tej niewielkiej tawernie rozstrzygnąć się mają dalsze losy całego królestwa. Tutaj właśnie odbywa się potajemne spotkanie piątki towarzyszy, choć ich imion nie zna nawet lud krainy, którą zamierzają ocalić. Rozmowa nie trwa długo i wkrótce każdy z bohaterów wyruszy w drogę. Przyjdzie im teraz wspiąć się na najwyższe szczyty gór, udać się do najdzikszych krain, żeglować po najgłębszych morzach. Wszystko to, by odnaleźć legendarne artefakty niezwykłej mocy. Czasu jest mało, gdyż na południu czeka na nich ponury czarodziej Hexis, który zamierza nagiąć do swej woli wszechwładną moc natury. W miarę jak jego potęga wzrasta, delikatna równowaga sił przyrody zostaje zachwiana, a podległe mu ziemię ogarnia chaos. Nawet oddane mu istoty przekształcają się powoli w wynaturzone monstra. W obliczu takiego oto zagrożenia, nasza piątka przyjaciół, piątka bohaterów, musi połączyć swe siły. Nad spokojną dotąd krainą gromadzą się już burzowe chmury.